Mówiliśmy już, że charakterystyczne jest, że zawsze Pan pokazuje też nagrodę dla zwycięzcy. Wir haben gesehen, dass es immer charakteristisch ist, dass der Herr auch die Belohnung für den Überwinder zeigt. Co to, kto to jest, ten zwycięzca? Wer ist das, dieser Überwinder? Ja myślę, że tutaj chodzi przede wszystkim o tego, który zwyciężył świat. Ich glaube, dass es hier vor allem um denjenigen geht, der die Welt überwunden hat. W tych formach, które właśnie są tutaj przedstawione w różnych przesłaniach. In der Form, die hier unter unterschiedlichen Aspekten gezeigt werden. Wydaje mi się również, że bardzo trudno jest określić dokładnie w całej pełni, co to jest świat. Ich glaube, dass es sehr schwer fällt, um in all seiner Fülle zu umschreiben, was eigentlich die Welt ist. Można tutaj z całą pewnością stwierdzić, że świat to jest wszystko to, co się przeciwstawia Panu Jezusowi. Man kann mit Sicherheit feststellen, dass die Welt all das ist, was sich dem Herrn widersetzt. A tym samym zamierzeniom Bożym w teraźniejszym czasie i na daleką przyszłość. Und zugleich auch jetzt und auch in Zukunft all den Absichten Gottes. I to jest system, który jest w stanie przyjść w różnych formach. Das ist ein System, das sich in unterschiedlichen Formen oder Bildern zeigt. W bardzo trudno rozpoznawalnych niejednokrotnie. Und teilweise sind es solche, die sehr schwer festzustellen sind. Nawet on potrafi oddziaływać ten system na odległość. Und dieses System kann auch auf die Ferne oder von weitem her wirken. Bo na przestrzeni tej historii Kościoła były też i różne próby poszczególnych wierzących, aby się uwolnić od świata. Denn in der ganzen christlichen Geschichte, die wir hier vorgestellt bekommen, gab es auch manche Situationen, wo man sich von der Welt frei machen wollte. Był taki ruch pustelniczy i do dzisiaj to jest. Ruch pustelniczy. Pustelnie. Es gab eine Bewegung, wo es Mönche gab, die sich sozusagen dann von der Welt frei machen wollten. Niektórym się wydawało, że jeśli znajdą jakieś takie ciche miejsce w zakonie jakimś czy na jakiejś pustelni, to świat ich tam nie zaatakuje. Es schien solchen Menschen, dass wenn sie sich absondern völlig von allen Menschen und in die Einöde ziehen, dass sie dann das Ziel erreichen dadurch. Ale my wiemy, że działo się zupełnie inaczej. Aber wir wissen, dass das ganz anders zustande kommt. Świat właśnie bardzo często tam w całej sile potrafił ich zaatakować. Die Welt konnte sie gerade dort in all ihrer Macht attackieren. Bo świat to nie tylko jest sprawa rzeczy moralnych. Denn die Welt, das ist nicht nur eine Umschreibung der moralischen Dinge. Ale to jest sposób postępowania. Aber es ist auch eine Art und Weise eines Vorgehens. Sposób myślenia. Die Art und Weise eines Denkens. Sposób organizowania się. Die Art und Weise eines Organisierens. Sposób hierarchii. Einer Hierarchie. Sposób przemocy w każdym miejscu. Die Art und Weise einer Übermacht an jedem Ort. I tutaj, jeśli mówimy o świecie, to dobrze jest jeszcze raz to podkreślić, że świat jest widać najwyraźniej w zestawieniu z krzyżem Pana Jezusa. Und wenn wir hier jetzt von der Welt reden, ist es wichtig nochmal darzustellen, dass die Welt etwas ist, was sich völlig im Widerspruch zum Kreuz darstellt. Wszystko, co się sprzeciwia Bogu. Alles, was sich Gott widersetzt. Jakakolwiek pycha podnosząca się przeciwko poznaniu Boga, przeciwko zasadom Bożym. Jede Höhe, die sich erhebt, wider die Gedanken Gottes und auch seine Grundsätze. To jest wszystko świat. Das alles ist die Welt. Szukanie swego jako osoba. Wenn man auch nach dem Seinigen trachtet, als für sich selbst, für sein Ich. Jako grupa. Oder auch als Gruppe. Instytucjonalizm. I
tworzenie instytucji. Und ein Bilden auch von Institutionen. To wszystko jest świat. Das alles ist die Welt. Jeśli my tego nie potrafimy rozpoznać, to pomimo tego, że wydawać nam się będzie, że jesteśmy z dala od świata, to jednak świat będzie nami kierował. Und wenn wir das alles nicht erkennen, dann ist es trotz dessen, wenn es uns scheint, als ob wir von der Welt entfernt sind oder weg sind, dann sind wir trotzdem von ihr beherrscht. I Pan jako jedyny był tym, który świat zwyciężył w każdym miejscu. Und der Herr war derjenige, der einzige war, der die Welt in jeder Einzelheit überwunden hat. I teraz, jeśli my ten świat mamy również zwyciężyć, to potrzebujemy jego kierownictwa dokładnie. Und wenn wir jetzt auch die Welt überwinden möchten, dann brauchen wir seine genaue Führung. Jego usposobienia. Seine Gesinnung. Jego sposobu widzenia. Seine Art und Weise des Sehens oder Denkens. Krótko mówiąc, jego bliskości. Mit anderen Worten, seine Nähe. On nam musi powiedzieć, gdzie możemy iść. Er muss uns sagen, wo wir hingehen sollen. A gdzie nie możemy iść. Und wo wir nicht hingehen sollen. Bo my nie jesteśmy w stanie wytyczyć ram takich, które by nam były pomocne i żebyśmy wiedzieli w każdej chwili, co jest świat, a co światem nie jest. Denn wir sind nicht fähig, einen Rahmen zu bilden oder zu formen, der uns in jeder Situation zeigen würde oder leiten würde, wohin wir gehen können oder nicht. Tu trzeba ścisłej społeczności z Panem. Hier bedarf es einer engen Gemeinschaft mit dem Herrn. On powiedział, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Er sagte, vertraut darauf, ich habe die Welt überwunden. Nadchodzi władca tego świata, ale nic on we mnie nie ma. Der Fürst der Welt kommt, aber er hat nichts in mir. I tutaj widać wyraźnie, że ten system tego świata, on tak jest ustawione przeciwko wierzącemu. Und hier sieht man, dass das System dieser Welt so ausdrücklich sich gegen den Gläubigen stellt, żeby mu cokolwiek włożyć, um ihm nach Möglichkeit irgendetwas einzuimpfen, żeby on zaczął się kierować tym, co obowiązuje w świecie, damit er sich durch das leiten lässt, was in der Welt üblich ist, a nie tym, co jest myślą Bożą. Und nicht das, was die Gedanken Gottes ist. Bo to jest bardzo trudne, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie zbawieni byli. Das ist schwierig, denn Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. On nigdy nie pogardzał żadnym człowiekiem. Er hat keinen einzigen Menschen für gering geachtet. Tutaj jest rzeczywiście potrzeba mądrości i duchowego prowadzenia, żebyśmy to zadanie, jakie mamy w tym świecie, mogli wykonać. Hier bedarf es wirklich Weisheit und geistlicher Führung, um die Aufgabe, die wir bekommen haben, auch auszuführen. Żebyśmy mogli okazać się zwycięzcami. Damit wir uns auch als Überwinder erweisen. Bo świat w szczególny sposób chroni swoje, w cudzysłowie, dobra. Denn die Welt bewacht, wenn man das so sagen darf, in Anführungszeichen, ihr eigenes Gut. On buduje warownie, do których nie ma dostępu. Sie baut ihre eigene Festung, zu denen man nicht hineintreten kann. Ale jednak Pan jest tym mocarzem, który wszedł do tej warowni i tego mocarza związał. Aber der Herr ist der Starke, der doch in diese Festung eingedrungen ist und diesen Fürsten gebunden hat. I sprzęty jego rozgrabił. Und der sein Hausrat geraubt hat. Dzisiaj zadanie wierzących ludzi jest podobne. Und heute ist die Aufgabe der Gläubigen ähnlich. I tutaj też potrzebujemy Pana, żebyśmy mogli być posłani przez Niego w takie trudne miejsca również. Und wir brauchen auch den Herrn, um auch an solche schwierigen Orte ausgesandt zu sein. A jednak nie splamić swoich szat. Und trotzdem zugleich seine Kleider nicht zu besudeln. Czyli być tym niezachwianym świadectwem. Sodass man also ein unerschütterliches Zeugnis sein soll.